Witam Cię bardzo serdecznie. Na tym filmiku odpowiem na najczęściej zadawane pytania odnośnie Akademii Psychonumerologii. Jaką formę mają zajęcia Akademii Psychonumerologii? Zajęcia odbywają się na platformie Zoom raz w miesiącu, sobotę i w niedzielę od godziny 10 do 15. Jeżeli któryś z uczestników nie ma możliwości wzięcia udziału w zajęciach osobiście, może sobie potem odtworzyć nagranie z danego modułu. Czy są to wykłady o numerologii, czy też interaktywne zajęcia? Jak najbardziej zajęcia mają formę interaktywną. Zależy mi na tym, aby moi studenci poznali numerologię przede wszystkim od praktycznej strony. Aby tak się stało, liczba osób w grupie liczy około 20 osób. To zapewnia nam właśnie taką interaktywną formę i ciągły kontakt między studentem a nauczycielem. Każdy z uczestników ma możliwość zadać pytanie, rozwiać swoje wątpliwości czy podzielić się na forum swoimi wnioskami i doświadczeniami, które zbiera między modułami. Z ilu poziomów się składa Akademia Psychonumerologii i jaki program każdy z tych poziomów zawiera? Poziomów jest 3. Poziom podstawowy, zaawansowany i poziom mistrzowski. Poziom podstawowy składa się z 8 modułów, a w ramach tych 8 modułów analizujemy, uczymy się 4 gałęzi psychonumerologii. Psychonumerologia związków, psychonumerologia osobista, psychonumerologia biznesowa oraz psychonumerologia prognostyczna. Na poziomie zaawansowanym studenci uczą się harmonizować profile. Poziom zaawansowany składa się z grupowego modułu dwudniowego, po czym każdy ze studentów według własnego tempa, według własnych potrzeb, jeśli chodzi o intensywność tego modułu, już dalej w sposób indywidualny konsultuje ze mną wszystkie profile, które uczy się harmonizować. Trzeci poziom to poziom mistrzowski, na którym student uczy się pracować transformacyjnie z klientem, a dokładnie operuje narzędziami takimi jak archetypy, wzorce rodowe, negatywne programy zapisane w podświadomości. Jaka jest ścieżka rozwoju dla kursanta Akademii? Po poziomie podstawowym, który składa się z 8 modułów, student zostaje praktykiem psychonumerologii. Oznacza to, że potrafi na zaawansowanym poziomie odczytywać profile osobiste, umieć zinterpretować firmy oraz potrafi zanalizować dynamikę w związku bądź w innego typu relacji. Do tego wszystkiego ma opanowane na bardzo dobrym poziomie narzędzia psychonumerologii, aby dokonywać właściwych, trafionych analiz. Poziom zaawansowany to konsultant psychonumerologii. Konsultant potrafi zharmonizować profil osobisty. To oznacza, że ma już umiejętności wprowadzania w profil psychonumerologiczny odpowiednich harmonijnych układów, dzięki czemu portret psychonumerologiczny pełni wtedy już funkcję transformacyjną dla klienta. Trzeci najwyższy poziom mistrzowski to miano psychonumerologa. Psychonumerolog zawiera na zaawansowanym poziomie całą wiedzę psychonumerologiczną, potrafi harmonizować profile oraz ma umiejętności przeprowadzania z klientem procesów transformacyjnych. Kolejne pytanie dotyczy kwalifikacji, jakie otrzymuje student po poziomie podstawowym. Moi drodzy, pomimo że poziom podstawowy nazywa się podstawowym, tak naprawdę po odbyciu takich 8 modułów, przebogatych w treści i w praktykę, kursant Akademii Psychonumerologii poziomu podstawowego posiada już ogromną wiedzę z zakresu nie tylko numerologii, ale również psychologii. Potrafi przeprowadzić sesję z klientem, na której umie dokonać właściwego, rzetelnego, bardzo szczegółowego odczytu jego profilu osobistego. Dzięki temu klient otrzymuje bardzo cenne wskazówki dotyczące ścieżki jego rozwoju, określające różnego rodzaju ukryte blokady, które widać w profilu osobistym, a z których może sobie nie zdawać sprawy klient. Wszystkie te informacje dotyczące jego osobowości, predyspozycji, blokad, wrodzonego potencjału są bardzo cenną wiedzą, jaka ukierunkowuje daną osobę na właściwą drogę i pokazuje jej ten właściwy kierunek, w którym powinna zainwestować swój czas, energię, aby osiągać coraz wyższe poziomy satysfakcji życiowej. Kolejne pytanie dotyczy form płatności i czy można płacić w ratach. Formy płatności są rozmaite. Możecie korzystać z tradycyjnego przelewu, możecie płacić przez PayPal, Revolut bądź Blikiem.
i co najważniejsze, nie macie obowiązku opłacać Akademii Psychonumerologii w całości. Macie tutaj możliwość skorzystać z bardzo wygodnych rad. A co do szczegółów, to odsyłam Was do strony psychonumerologia.com bądź Akademia Psychonumerologii. Co jeśli nie masz pewności i nadal zastanawiasz się, czy Akademia Psychonumerologii jest dla Ciebie? Mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Możesz skorzystać z 3-godzinnych warsztatów, które organizowane są raz w miesiącu, podczas których doświadczysz jakości, atmosfery, stylu nauczania, który obecny jest na Akademii Psychonumerologii. Dzięki temu na pewno rozwijesz swoje wątpliwości i podejmiesz słuszną decyzję. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na nurtujące Cię pytania, czy wziąć udział w Akademii Psychonumerologii. Jeżeli miałabyś jakiekolwiek dodatkowe pytania, kwestie, wątpliwości, kontaktuj się proszę ze mną bezpośrednio. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.